Panie widzowie, jaka była najgorsza rzecz, którą zrobiliście? W sensie nie, że najgorsza, że na przykład najgorzej rozwiązaliście zadanie, ale najgorsza, czyli najbardziej zła, na przykład wyrzucenie komuś pleteka przez okno. Bo ja w sumie dzisiaj zrobiłam dwie okropne rzeczy, w sensie zrobiłam jedną, a zrobię drugą razem z wami. Także zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu CP to z waszym nickiem i zapraszam do oglądania. Widzowie, pierwszą złą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłam, jest to, że mam się na konto Filipkowi. Zobaczcie, widzicie to? Mogę mu to wszystko pozmieniać, ale nie będziemy ci aż takimi hamami. Wydaje mi się, że włamanie to jest wystarczająca kara, jaka może istnieć, ale ma kozacką tą postać. I widzowie, będziemy dzisiaj robić coś śmiesznego. Mianowicie będziemy trollować ludzi. Będziemy wchodzić na randomowe serwery z nieskończoną ilością petów od Filipka, po to tylko, żeby zlagować im komputer i żeby ich wyrzuciło z gry. Także no, dzisiaj będziemy czarnym charakterem tutaj w Pet Simulatorze. Wchodźmy sobie na Pet Simulator. Oczywiście nie wchodzimy na żaden serwer. Siema! Witam ja i moje nieskończone pety. Zobaczymy też reakcje ludzi, widzowie. O Jezu. No, powiem wam, wyglądam jak lord, co nie? Jakby Filip wygląda jak lord po prostu w tym Pet Simulatorze. Tutaj jestem jakiś, to jacyś ludzie, ale oni chyba awczą. Tak, ziomek awczy. Ale, o, pisze coś, widzowie. Pisze coś, zobaczmy, co on napisze. Siema Fabian? Fabian? Jaki Fabian? Kto jest Fabian? Ej, on chyba w ogóle, to jest chyba jakiś widz podrabianiec, bo pomylił imię Filipa z Fabianem. Ale dobra, chodźmy sobie na sklep, widzowie. No, bo spotkamy na pewno jakichś widzów. O, siema. Jejku, ale one tutaj wyglądają. O, witam cię, Marek. Marek 54731. Witam cię serdecznie. To tam. Nie no, każdy awczy w tym Pet Simulatorze. Ej, to jest mega dziwne, widzowie. Nikogo tutaj nie ma? Tu nikogo nie ma. No nie. No nie, siema. Eo. Gościa chyba wyrzuciło z gry, widzowie. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że po prostu gościa wyrzuciło z gry. A tutaj jeszcze zlagowany sobie stoi. Oj, leci za nami, leci za nami. Czy on chce nam coś przekazać? W ogóle jak sobie chodzi w miejscu, biedny. Ej, możliwe, że on chce nam coś przekazać, ale po prostu nie może, bo 5 FPS. W sumie ja też mam 5 FPS, więc nie powinnam być jakimś cwaniakiem, widzowie. Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo? Jest, widzicie to? Widzicie te tekstury? Mi się gra nie ładuje. Patrzcie, jak to jest zrobione. To jest masakra. Ale możemy w sumie też sprawdzić. Bicie skrzynek różnych, widzowie. Jedna skrzynka była w niebie. Uwaga, lecimy sobie do nieba. Tam była taka skrzynka, z której śmiali się ze mnie chłopaki, że nie potrafię jej szybko rozbić, a oni, wiecie, poradzili sobie w 3 sekundy. Także zobaczymy, pewnie będzie na jednego tepa ta skrzynka. Uwaga, ona jest makiga łatwa, z tego co pamiętam. Chyba powinniśmy brać coś trudniejszego. Ale dobra, uwaga. Let's go, tutaj się wchodzi, chyba tutaj się wchodzi. Ej, ja totalnie nie potrafię wyczuć tej gry, dobra. Hello! Pojawi się ta skrzynka. Uwaga, 3, 4, Jezu, jak to wygląda. 3, 4. Pojawisz się? Tam jest! Jestem nazwany, widzę, przepraszam was. Uwaga, lećcie moje pety. Nie moje pety w sumie właściwie. Dobra, widzę, wy. Ja nie wiem, co chciałam osiągnąć ten. Ale chyba to są bez sensu. Chyba takie testy są bez sensu. Jedyne co możemy zobaczyć, to w sumie możemy zobaczyć Axel od Cave, jak tamta skrzynka stotuje, bo to jest najbardziej opłacalne. Uwaga, siema. Jest tutaj ktoś i chyba ludzie nie sfarmią. A nie, farmi ktoś tą skrzynkę, ale dobra, my mu pomożemy, widzowie. 3, 4. Ry. Okej! No leci szybko, ale ona jest zbagowana, wiecie? Jeśli tyle petów by nawalało tą skrzynkę, to tak jakby, nie wiem, z 50 osób nawalało. Więc te obrażenia są adekwatne, ale to tak świetnie wygląda. W ogóle fajnie, że jedne te pety tak chodzą w takim, wiecie, w takim szlaczku, a ile tak sobie biegną biednie biedaczki. Dobra, idziemy na kolejny serwer, bo tutaj ludzi nie ma, jakby nie ma z nimi interakcji, widzowie. Lecimy dalej, nie będziemy się przejmować. Nie będziemy się przejmować. Serwery, dobra. Losujemy. Random serwer, uwaga. Są tutaj Polacy, widzowie. Szymek Dymek jest między innymi, albo Big Konrad, okej. Okay. Lecimy do shopu, bo tam większość osób jest. A jak nie, to polecimy na ostatnią skrzynkę i zobaczymy reakcję widzów. Uwaga. Halo, czy ktoś tu jest?
O, są, coś pisze ziomek. Świat minę teleportę. A, to ja nie wiem, co to znaczy w sumie. Ej, ale ta osoba właściwie chyba dopiero zaczyna grać Pet Simulatora, ma tak malutko petów. W sumie ma z najnowszej aktualizacji. Ej, wyobraźcie sobie, ja na przykład będąc na miejscu takiej osoby, która tutaj stoi, myślałabym... O. Ona ma nick cool, cool papież 2137. Czemu mi się wydaje? Czemu mi się wydaje, że to jest osoba, która może nagrywać odcinek, albo to jest ktoś przebrany za kogoś? O, coś pisze, a... Ludzie się pakują, widzowie, temu ta osoba pisała pomocy, no nie! Dobra, nasz zły plan działa. Działa, widzowie, idziemy zniszczyć kolejny serwer. Let's go! Okej, jesteśmy na kolejnym serwerze, tutaj jest jakiś ziomek, który ma petów sporo. Ale czy tak sporo? Nie wydaje mi się. Witam serdecznie, siema. Ej, nie widzę go. O, dobra, jest. Uwaga, co on nam powie? Co napiszemy mu, co powiesz o naszych, moich petach? Wow, siema. Elo. Dobra, ziomek chyba... w ogóle ziomek VIP. Please pet, no jasne, jasne, już by chciał peta, widzowie. Uwaga, jest to jakaś kolejna osoba. Jejku. Fan Yoshiego, o siema. Dobra, teraz biedny fan Yoshiego będzie sobie myślał, ale on wygląda zupełnie jak ona. Jakie piski w ogóle w domu, co jest grane? Biedny teraz Awczy i pewnie... O, okej, okay, nie Awczy. Sadge, pewnie będzie mu się wydawało, że spotkał Filipa, to jestem tylko ja. No nie. Ale dobra, on chyba nie ma nic tam do powiedzenia. Dobra, nieważne. To lecimy dalej, widzowie. Lecimy dalej. Uwaga, kolejny serwer. Ej, jesteśmy na kolejnym serwerze. Stoi sobie tutaj Madziula. O, jakieś dziewczyny tutaj stoją. Siema, siema. Witam serdecznie. Czym mogę pomóc? Ale ma fajną postać w ogóle, widzowie. Kozacką, fajnie bardzo wygląda. Uwaga. Napiszę im cześć, przywitam się z nimi. XD. No siema. Nie, ale to wygląda naprawdę mega śmiesznie, nie? Jak sobie stoisz w lobby i oni widzą to na przykład. Uwaga. Coś pisze, widzowie. Będziemy mogli podrywać kogoś na te pety. O lol, Yoshi. To nie tym razem, widzu. Nie tym razem. Dobra, lecimy jeszcze sobie na... Lecimy sobie na skrzynkę, może tam ktoś coś dropi. I pomożemy jakiejś randomowej osobie, widzowie, żeby nasze winy odkupić. Mam nadzieję, że to coś da. Jakiś społeczny plus dla nas, widzowie, żebyśmy nie byli tacy źli do szpiku kości. O, siema. I zniszczymy tę skrzynkę. Zniszczymy ją. O, ktoś tutaj coś pisze? Siema, Yoshi. To, widzowie, spotkaliście Filipkę. Tak jest. Uwaga! Ostatnia skrzynka na dzisiaj. No już! O! Ojejku, mój komputer tego nie wytrzymuje, widzowie. Mój komputer teraz płacze sobie. Chcę peta, albo daj peta. O, widzu. Widzicie, widzowie? Gdyby tutaj polecić jakiś trade, jakaś propozycja, ale tak od razu tylko prosić, no nieładnie, nieładnie. Dobra, na tym skończymy ten odcinek, widzowie. Bawiłam się w sumie dosyć fajnie. Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście już o Filipka odcinki z nieskończonymi petami. Pamiętajcie, że jest możliwość wsparcia kanału, możecie dodrukować emotki, dodanie mnie do znajomych i różne inne benefity. Także zapraszam i widzimy się już jutro. Wiatki dla was, trzymajcie się, siema!